jest gówno. Albo chłodno, nie? No chodno, chodno i komary się nie pchają. Przecież do gówna raczej się komary pchają, no ale dobra, ja uwierzę mu na słowo. No masz słoń na tle Kilimandżaro, tak? Ej! Losu. Mięso. Ale mięso fajne jest. To jest koza. Koza? No to przerwa, idziemy do sklepu na kawę. Ale tu bym kawę nie pił, bo to nie może być. No chyba, że... to co? Idziemy zobaczyć jakieś badziewka? Badziewie? O, ciastka, wszystko. Good price. Always good price. No, good price for the first customer. Co idziemy do toalety? Ladies first. To idę obczaić. Nie potrzebujesz? O kurde, jeszcze w takiej hardkorowej toalecie nie byłem. Trzymaj. On cię nagrać? Nagrywa się. Idź. Ja jest fabryk. You see? Ja community. Okay. What are you doing there? I'm making the animals. Yeah, making the animals. Wow. Jumbo. We also support children from the community, from what we sell here. Okay. We take something small, we give to the poor children from poor families. Mm-hmm. Yeah. That's why it's called community. Really nice, yes. Yeah. You can try my rice. No, nagrałam właśnie to. On mi opowiedział właśnie trochę, że oni to robią i wspierają biedne dzieci. Czy siebie wspierają? Ale to musiał się ktoś nadzierkać, nie? Ale tutaj patrz, Martyna. Wow. Idę murzynku. So difficult to make. This takes 1 month. 1 month? Yeah. Wow. No. Crazy. A, chyba. To co, choć może się czegoś napijemy, to chociaż jakieś coś kupimy, cokolwiek, nie? Patrz. Jest. From Poland? Yeah, from Poland. Patrz, dobra cena. No, ja wiem, że dobra cena. Dobra. No wszystko tu strugają, tak? Chodź. Widziałem przedtem. A mogę iść. Chodź. No, sugar? No sugar. No sugar. Mamy jedzenie. Aha, jedzenie? Tak. Grill, tak? Nie grill, ale boil. No. A, gotowane. Gotowane. Aha. No. Film, nagrać. No, nagrywam. It's a soup. Zupa. Meat, rosu. Rosu. Mięso. Ale mięso fajne jest. To jest koza. Koza? No, tu mają dużo kus, nie? Tak. No, super. Afryka jest dzika. O, jest dzika. Afrykańskie handmade. Made in China tu nie ma. Jumbo, good work. Handmade? Hello. Yeah.
Perfect. Yeah, super work. Nasz busik. Zjechaliśmy z głównej drogi, całkiem dobrej, na jakieś totalne wioski. Niby park narodowy, ale przepusty wszędzie mają porobione. Co tam? Fajnie tu jest, nie? Czy fajnie? Fajnie dla turysty. Mamy tu przerwę na herbatę. Oczywiście skosili nas za tą herbatę i próbujemy tak dać, czy faceci, próbujemy dać, tak dać tipa dziewczynie, która robiła tą herbatę, żeby goście nie zauważyli, że dostała, żeby jej po prostu nie zabrali. No zobaczymy, czy to wyjdzie. Martyna poszła działać. Co tam? Mięso? Z kozy? Z kozy? This soup? Lepiej mięso. Mięso, dzięki. No. Amana. Mkate sita, amana ya nani? Juhu sataka mkate? Hei, mtakuni. No thanks. Welcome. Photo, video, all okay. Mm-hmm. We have the welcoming dancing. Mm-hmm. We wait the men to
come outside for the welcoming dance. Photo, video, all of them. Thank you after so much. The, all the dances, perfect. We went for the prayer. Pray for you for good safari back in your home. Okay. Well, what is your name? Mateo. My name is Saragi. Saragi. See your name? Martina. Martina. Welcome so much. Welcome. Where are you from? Poland. Poland. Welcome to our country. Very happy that welcoming me. So we wait here, the welcoming dance. Photo, video, all of it. Zaczyna się show Masajów. Trzeba będzie zostawić jakieś tape'a. No. So welcome. Welcome. This is our village. This is how we live. The first fence is defending the cow. Okay. Then first fence is protecting the wild animal. We have a lot of animal, wild animals in the north. So we first to defend the people living in the wild. The second fence protects the cows. Cows live in the north. So we go to visit one of the house, this is the life of the house. Okay. Okay. Hello. No problem. What is your name? Welcome. Have a seat here. This is how we make our houses. So you have a seat. When you see there's two beds in the house, this one for the children, this one for the mama and papa together. Wera na takim by chyba nie pospała, nie? So now we go Maasai, no hospital. We have herbal medicine now. So we go to learn the natural medicine. And after we go visit the women. Okay. Okay. Perfect. Następnie. Następnie. Chodzi. Faktycznie, bo u nich stanem w tym. To jest główne. To robią ściany, tak? The buildings, yeah. Chudno, nie? No chudno, chudno. I komary się nie pchają. Przecież do gówna raczej się komary pchają, no ale dobra, ja uwierzę mu na słowo. Medicine. This is natural medicine. This one is good for the headache. If you have this, it's called Onoswa. It's natural medicine. You spray to the tea or coffee, you drink. After a few minutes, you sleep. This is chewing, then you throw the water. This is for the throw.
Alto fry. This is alto fry. To boil it and drinking. Boil this one 2 minutes, the color red. Then drink. Good for joint, good for back. This is good for you jumping high than Kilimanjaro. Okay. So now we go show you how we make the traditional fire. The traditional fire. Okay. The fire is making of the cow dung. Elephant dung. Elephant. From elephant poo. U nich ilość krów jest wyznacznikiem stanu społecznego. Warzyw faktycznie nie jedzą. O, it's going. Wow. It's good. No mosquito, no snake for you. This is Maasai barbecue. Maasai barbecue. Yeah. We make the big fire here. We apply to each and every house you're cooking inside. Yes. Okay, super, super. Good? Interesting, yeah. No, już tędy, sorry. Nagrywam. Najpierw chciał od nas napiwek, a później, żeby coś kupić, specjalnie zrobił. Komitet pożegnany do auta. Mieli to największy zakup, jaki mieli dzisiaj. Oni tu wołają następnych. Polska chata pośród Afryki, nie? O. Tu mamy co? Recepcję. Zobaczmy, co tu. Poczeka lampa. To co? Zadowolona z resortu? Drugi hotel. Lepszy? Inny niż tamten, nie? Nie jest lepszy, nie jest gorszy, jest po prostu inny. Co to jest? A to jest pojemnik chyba na wodę, nie? Tak, pojemnik na wodę. It's for water, yeah? No, that is for water, yes. Yeah, for, yeah, this, yeah. Okay. Patrz, ile gniazd. A gift shop? Chyba zamknięty, nie? Co oni tu mają? Ciuszki, pierduszki, słonie drewniane. Tak, te słonie pewnie i tak kupiono od tych ludzi, tak jak byliśmy dzisiaj na wiosce za dolara, a sprzedawane za 25, nie? A Trivago, czyli też można na Trivago. Czyli gość mówił, że to należy do Chińczyków, tak? Patrz tu. Nie? Bo to jest wszystko teraz przesunięte chmurami, więc jakby się udało, to by było coś fajnego. No, basen taki jest, nie? Tu, to jest nawet chyba nasz namiot. Tak jak nasz namiot. Chodźmy się, że przejdźmy po tym. Co to? Zebrę łapił? Nie, ratowanie, tak? Czyli ratowanie, tak? Powiedzmy, że ratowanie.
No i ta podskakują. Ta jest, wiesz, to jest, ja sobie uświadomiłem, że taniec Masajów to jest pierwszy taniec, który w życiu opanowałem. Po prostu podskakiwanie w miejscu. No, przejście jest super. Oczywiście na zewnątrz sucho jak pieprz, nie? No i restauracja. Czekaj, który mamy pokój? Zaraz trzeba zobaczyć na... Fajnie to wygląda ze strzechą wszystko i ten tunel w ogóle. Żeby iść, no nie w pełnym słońcu. Patrz, i kolejne chatki. No fajne to jest, tylko to już nie są namioty. To już są stabilne domki, że tak powiem. Tam też cały rząd. Dobra, to co? Idziemy na lunch zobaczyć. To co tu? Talerze są tu. Zobaczmy co mają. To są jakieś... Ryż, czekaj, co ty mówisz? Co? Ryż, troszkę, ale... Troszkę tak głupio powiedziałeś. Trochę głupio tak powiedziałeś. Czemu? Że nie chcą, żebyśmy siadli z nim, żebyśmy mu nie dali nic do jedzenia. To tak zabrzmiało, tak jakby był zwierzęciem. Nie. No, to jedzenie jest całkiem w porządku. Miejsca też. Kurde, jak duży namiot. Masaj mówi, że oni teraz zbierają tylko tak jakby przejściowo pieniądze na jedzenie, bo ich krowy są gdzieś tam i tak dalej. No, a widziałeś, jaka to była produkcja pieniędzy? Wchodzisz, odwalają teatrzyk, idziesz kupować następny. A najciekawsze było to, że ujechaliśmy 200 metrów i obok była taka sama wioska Masajów i pewnie robili to samo. Więc wiadomo, o co chodzi. O pieniądze. Czekaj, nasz jest... Ale widzisz, ten... Nie tu, nie? Nasz jest dalej. No i nasza chatka. Właściwie to namiot. Z widokiem na... w sumie na nic. Na inne chatki. Co, Masajów słuchasz? Tu też. Łazienka jest śmieszna, nie? Prysznic i... Z wyjściem... Please use the pool during opening hour. No. Chyba, że się przebierzemy w strój, od razu będziemy skakiwać. No. Co? No, basen, no. Basen, klasa, nie? Fajny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem słoni na tle Kilimandżaro, to jest to. Ale pan tam oddali słoni. Nie, pan jest. Mam biała buczo, kabla de indi, jau. Bude kito, pan jest. Kuli, angalia, wangali jim. Wapiga. To nie jest wielki. Ten co... No. Ten co widzieliśmy na drodze w Diani, to jeszcze raz taki jak ten. Tu mamy... Się wypytamy w wodzie. Tylko oczy widać. Z tyłu słoń jest, nie? No. Ugrząs, kurde. Ugrząs. I sobie tak wyszły.
wyjazdu kierujemy się w stronę Diani Beach. No i ostatni widok na Kilimandżaro. No. This is how they fetch water. Wjechaliśmy z południowo ze wschodniej Kenii do Kenii południowo-zachodniej. Najpierw coś 4 godziny, później do kolejnego parku narodowego po 5 godzin, ponad 5 godzin, oczywiście z przerwami. No, było to męczące, było to bardzo męczące, ale dzięki temu zobaczyliśmy też taką prawdziwą Kenię, której się nie dowie, jeśli się po prostu tego resortu nie opuści. No, możemy się cieszyć, że mamy pracę, przychodzi dzień wypłaty, dostajemy tą wypłatę. No, jak widzieliśmy tych ludzi, którzy w różny sposób starali się zarobić na utrzymanie. No, ciężka sprawa, także doceńmy to, co mamy. Doceńmy to, co mamy, bo jest bardzo dobrze. I ludzie tutaj daliby się pokroić, niektórzy, dosłownie pokroić, żeby mieć to, co my mamy w Polsce, więc naprawdę. A dowiedzieliśmy się też od naszego przewodnika, że spora część Kenii, zwłaszcza poza większymi miastami, nie ma dostępu do prądu, nie mówiąc o jakiejś kanalizacji czy czymkolwiek. Więc to są ludzie, którzy naprawdę muszą kombinować, także nie ma lekko. No, handel różnoraki, stanie przy drodze, czekanie na ciężarówki na głównych trasach, gdzie po prostu dużo aut jeździ po to, żeby sprzedać jakąś wodę czy alkohol czy cokolwiek. No, lekko nie ma.